Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w oddziale odlewnictwa artystycznego Muzeum w Gliwicach. Znajdujemy się w dawnej, zabytkowej maszynowni kopalni węgla kamiennego Gliwice. Ekspozycja stała, zatytułowana Słusznie słyną dziś Gliwice, znajduje się w tym miejscu od października 2010 roku. Eksponaty, które na Państwa czekają, to głównie wyroby artystyczne Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach, zwanej potocznie Hutą Gliwicką. Eksponat, który dzisiaj chciałabym Państwu przybliżyć, coś więcej o nim opowiedzieć, to statuetka Napoleona. Dlaczego Napoleon dumnie pręży się na swoim wierzchowcu w Gliwickim Muzeum? Otóż gdyby nie Napoleon i wojny, które toczył z Prusami, nie byłoby tak dynamicznego rozwoju Huty Gliwickiej, a co za tym idzie również i odlewni. Początkowo Prusy amunicję, broń sprowadzały z Anglii. Wkrótce po uruchomieniu odlewni były one tworzone tutaj na miejscu. Statuetka ta jest symbolem epoki, w której powstała Gliwicka Huta. Wydarzeń i różnych ruchów społecznych związanych właśnie z tym okresem. Jest to przełom XVIII i XIX wieku. Należy tutaj wspomnieć, że Gliwice w tym czasie znajdowały się w ramach państwa pruskiego, czyli były częścią monarchii pruskiej. Statuetka ta powstała na podstawie modelu około 1830 roku. Nie znamy autora modelu. Do tej pory uważaliśmy, że był nim jeden z najsłynniejszych śląskich rzeźbiarzy, mianowicie Teodor Kalidę. W świetle najnowszych badań i monografii, która powstała o tym słynnym rzeźbiarzu, nie znajdujemy potwierdzenia dla tej tezy. Na pewno jest to, tak jak wspomniałam, rok mniej więcej 1830. Materiał, z którego powstała ta statuetka, to żeliwo, czyli stop żelaza i węgla, które powstaje w procesie odlania formy ciekłym metalem. Napoleon został przedstawiony w taki sposób najbardziej dla siebie charakterystyczny. Wyobraźmy sobie pole bitewne. Tysiące wyczekujących żołnierzy. Napoleon dosiada swojego ulubionego wierzchowca, białego Araba o imieniu Marengo, któremu imię zostało nadane na cześć jednej ze zwycięskich bitew generała. Wódz wskazuje kierunek szarży. Prawą ręką wskazuje kierunek natarcia i prowadzi swoich żołnierzy po zwycięstwo. Bo niemożliwe, zdaniem generała, to słowo dla głupców. Sylwetki biografii Napoleona, myślę, nie trzeba Państwu specjalnie przedstawiać. Natomiast wydaje mi się, że jest to dobry moment i chwila, żeby przypomnieć kilka najważniejszych i najciekawszych faktów z życia Napoleona. Napoleon Buonaparte, bo tak pierwotnie się nazywał, urodził się w Ajaccio na Korsyce w sierpniu 1769 roku w szlacheckiej rodzinie pochodzenia włoskiego. Co ciekawe, swoją edukację rozpoczął w seminarium duchownym, gdzie przez 3 miesiące dosyć opornie starał się nauczyć języka francuskiego. Dzięki protekcji gubernatora Korsyki znalazło się wkrótce dla niego miejsce w szkole wojskowej. Okazało się, że był to świetny wybór, ponieważ Napoleon poczuł się w tej szkole jak przysłowiowa rybka w wodzie. Bardzo szybko doczekał się świetnych stopni w nauce, stypendium. Ukończył tę szkołę z wyróżnieniem w stopniu porucznika. Wkrótce nadeszły czasy rewolucji francuskiej. Napoleon, jako Korsykanin, postanowił, że przyłączy się do włoskich powstańców. Ci jednak nie chcieli go w swoich szeregach. Więc pewnym zbiegiem okoliczności przyłączył się do rewolucjonistów. W wyniku właśnie świetnych osiągnięć, które miał na pole bitewnym, doczekał się pod koniec rewolucji stopnia generała. Wkrótce zdarzyło się tak, że stanął na czele przewrotu we Francji w 1799 roku i wyszedł z niej obronną ręką jako pierwszy konsul i naczelny wódz. Po kilku latach przyszła kolejna nominacja, tym razem na cesarza Francuzów w 1804 roku, a rok później został również królem Włoch. Tu bardzo ciekawy jest tytuł, który sobie właściwie sam nadał, ponieważ sam się koronował w obecności papieża. Nie jako cesarz Francji, czyli kraju, a cesarz właśnie Francuzów, aby podkreślić to takie przywiązanie do społeczeństwa francuskiego. Myślę, że milionom ludzi na całym świecie Napoleon kojarzy się jako jeden z największych i najważniejszych wodzów wojskowych, chociaż tak naprawdę wzrostem niewielkim. W
krótkim czasie stał się generalnie panem całej Europy Zachodniej i Środkowej. Klęskę przyniosła mu dopiero wyprawa w kierunku Rosji i przegrana Bitwa Narodów pod Lipskiem w 1813 roku. W wyniku tej bitwy Napoleon musiał abdykować i został osadzony na wyspie Elbie, która znajdowała się około 20 km od wybrzeża Włoch. Dlaczego Napoleon po rocznym pobycie na wyspie zdecydował się na powrót do Francji i ponowne przejęcie władzy? Prawdopodobnie bał się o swoje życie w czasie pobytu na wyspie. Być może liczył również na rychły upadek koalicji antyfrancuskiej. Niestety marzenia o ponownym przejęciu władzy we Francji przekreśliła klęska pod Waterloo w czerwcu 1815 roku i ponowne zesłanie, tym razem na wyspę Świętej Heleny, gdzie Napoleon zmarł w 1821 roku. Zwłoki, szczątki Napoleona właściwie, zostały sprowadzone do Francji w 1840 roku i spoczęły w paryskim kościele inwalidów. Sarkofag został jak gdyby uzupełniony specjalnym napisem, który myślę, że w taki bardzo fajny sposób podsumowuje całe życie i działalność Napoleona. Jest tam mianowicie napisane: niech śpi pod tą kopułą, to hełm na głowę giganta. Dziękuję Państwu za uwagę.